No dobrze, może teraz mi się uda, słuchajcie. Patrzcie, co wygrzebałem. Wygrzebałem wideo Macintovid z piwnicy. Od 92 roku nie był ruszany. Zobaczmy, czy on w ogóle zadziała. Z tego, co tutaj widzę, moment. Przepraszam, kamerkę. Z tego, co tutaj widzę, to działa po podłączeniu do sieci. Jest jakiś tam zegarek, licznik czy coś takiego. Tutaj się go otwiera. Tak wyglądają kasety VHS. Tutaj się naciskało i tak się otwierało. Normalnie tego się nie idzie tego otworzyć. Dopiero jak się wciśnie tutaj taki magiczny, jednym palcem można było otworzyć. No dobra, włóżmy kasetę, zobaczmy. Patrzcie, 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 może coś będzie z tego. Włączmy play. Oj, źle zrobiłem, bo on nie był ruszany. On może być strasznie zakurzony w środku. Ale słychać, jak pracuje. No dobra, zróbmy stop. Przewińmy trochę kasetę do przodu i przewiniemy potem z powrotem i będziemy próbować go odpalić. Tu mamy taki stary telewizorek. Dobra, cofamy już teraz tą taśmę. Dobra, kaseta stop. Zobaczymy, czy wyjdzie. Co robi? O, nie wyszła. Włączmy. Stop. Ejekt. Już, nie działa. Włączymy. Dobra, zaraz zobaczymy, czy się nagra. Na razie mam kłopot chyba z tego, co widzę, z wybraniem kasety, taśmy. Coś się zblokowało. Może pomoże odłączenie go od sieci, słuchajcie. To czyli nie będzie dzisiaj oglądania, tak mi się widzi. Dobra, podłączmy go jeszcze raz. Nie. Dobra, rozkręcamy. Powinno to zejść. Szok. To nie będzie działać. Zobaczcie. Zobaczcie, ile kurzu na bębnie. Szok.
No ale tak to wygląda po rozkręceniu. Dobra, może się uporam z tym kurzem, tylko wezmę odkurzacz i zobaczę, co tutaj się zacięło z tą kasetą, że nie chcę wyleść. Także w następnym odcineczku albo za chwilkę się spotkamy. Idzie. Działa. Do przodu. Na podglądzie. Stop. Oddało. No dobra. Sprawdźmy jeszcze raz. A właśnie, jeszcze wyciągniemy ją. Głowica audio. Głowica audio jest tu. Ona jest kasująco nagrywająca. Kasuje wszystko. To jest kasowanie. To jest odtwarzanie lewy, prawy kanał. I masa. Czyli stereo. Magnetowid jest stereo. Ja jestem ciekaw, czy ta głowica, tutaj jeszcze powinna siedzieć taka roleczka do czyszczenia, czy ona jest jeszcze w jakim stanie. Ciekaw jestem. Dobra, zaraz podłączymy pod telewizora i będziemy próbować coś obejrzeć. No, uwaga. Momencik. Przysłoniemy troszeczkę żaluzję w oknie. O właśnie, bo dzisiaj tak trochę nietypowo, słuchajcie. Okej. Kliknijmy play. Nawet jest taka funkcja play razy dwa. Zobaczcie. Ta-da. Pierwsza kaseta z ćwiczeniami. Ale przebarwione to wszystko, słuchajcie. No ale działa. Czyli oglądamy taśmy, co mamy na taśmach z 90 roku. Możemy razy dwa, tak? Tak, razy dwa, słuchajcie. Może znajdę jakieś stare kawałki, to zamieszczę na YouTube, jeśli chodzi o to, co kiedyś było nagrywane kasetą kamerą VHS albo kamerą 8, bo też taką kiedyś posiadałem. I w sumie to cały warsztat właśnie to był w tym pokoiku. Także dobra, nie będę tutaj więcej zdradzał. W sumie jest dobra wiadomość, że magnetowid zadziałał po czyszczeniu delikatnym. Tu ma taki tracking, auto tracking, słuchajcie. Możemy sobie przycisnąć, gdzie to jest auto tracking. O, digital, cyfrowy. Słuchajcie, jest lepiej. O, kaseta chyba jest mojej siostry, kurde, ona lubiła ćwiczyć.
Dobra, przewiniemy to sobie, pooglądamy dzisiaj, co było w 90-tych latach, słuchajcie. A tutaj jeszcze jest parę kaset. Do przeglądnięcia. Dobra, zróbmy stop, przewijamy dalej. W sumie to mogłem to zrobić, te przewijanie całkowicie na podglądzie. Zobaczcie, ile czasu trzeba, żeby to zaczęło przewijać. Jeszcze, o, to zaczęło. A to jest wyjście wideo z takimi szumami. Te szumy to jest odbiornik, bo to ma odbiornik. Można by było sobie o programy, czekajcie, bo to menu na OSD chyba nie ma. Dobra, tutaj zobaczmy, co tu dalej na tej taśmie. Wyciąga. O, tu jakieś pokasowane ćwiczenia. A teraz robimy obroty nogą, może ustawmy sobie audio, tylko że to tak do każdej kasety byśmy musieli ustawiać? Chyba nie. Chyba zostawimy jednak tak, jak jest ustawione. Na razie nic nie będziemy kręcić w tym magnetoidzie. Grunt, że działa. Ja tu sobie to przewinę. Od czasu do czasu nawet kolor jest. Dobra. Może jakiś film znajdę na wideo. Pamiętacie takie stare czasy, gdzie były wypożyczalnie kaset wideo? Było tego, pamiętam, u nas też koło nas były chyba ze dwie, może nawet trzy. Dobra, także ja się biorę do skręcania tego czegoś i słuchajcie, tego czegoś, magnetowidu. I biorę się do, że tak powiem, będę sobie oglądał, co tu mam na tych kasetach. Przy okazji chciałbym pozdrowić tych wszystkich, że tak powiem, zakażonych koronawirusem. Ja wiem, że to miałem o tym nie gadać, ale pozdrawiam. No i życzę zdrowia. Mamy zajęcie na kolejne 2 tygodnie. Tylko trochę mało tych kaset jak na 2 tygodnie, ale zobaczymy. W następnym odcinku może sobie rozbierzemy taką jedną kasetę. Dobra. Pozdrawiam.